Siema, Tajtory, dzisiaj będzie taki typowo świąteczny odcineczek ze Stumble Guys, a porozmawiamy sobie o rzeczach, które właśnie mogą wejść na święta do naszej gierki. Oprócz tego pootwieramy sobie troszkę spinów i wyzerujemy moje wszystkie pieniądze, które mam w Stumble Guysie. I uwaga, od was zależy, ile mordeczki dokupię gemów lub Stumble Coinsów. Jeśli będzie tutaj 500 łapek, to kupię troszkę lepszą ofertę. Jeśli będzie 1000 łapek, to kupię jeszcze lepszą. A jeśli będzie 1500, to kupię w ogóle najlepszą z nich. Więc ile tutaj będzie łapek, to od was zależy, ile doładuję sobie gemów i Stumble Coinsów na konto. Oprócz tego dzisiaj też pogramy sobie trochę takich ciekawych gierek, więc będzie to trochę luźniejszy odcinek, ale myślę, że będzie ciekawy i mam nadzieję, że obejrzycie do końca. Zacznijmy sobie od tego, skoro jest to świąteczny odcinek, jakie ja mam w ogóle świąteczne skiny na swoim koncie. Już wam pokazuję, widzowie, moje wszystkie świąteczne. Więc tak na początek jak patrzę, no to kurczę, jakiś zielony chyba powinien się tutaj znaleźć świąteczny. Będzie to na pewno, a nie, serio nic nie mam? Czekajcie, myślałem, że jakiś jeden chociaż był. Dobra, trudno, zielonych nie mamy, ale niebieski już na pewno jakiś będzie, uwaga. Jest elf chociażby, ten, którego mam teraz wybranego, ale oprócz niego chyba żadnego innego świątecznego skinka tutaj też niebieskiego nie mam. Więc no na razie dosyć słabo, ale epickie już będą się powoli pojawiać. Jak widzicie, on też taki zimowy, świąteczny bałwanek, on jest z karnetu, no to nic specjalnego, ale no mam go, mam go. Następnie, czy będzie tutaj jakiś kolejny epik? Tak, mamy jeszcze Mikołaja, taką się prezentuje, możecie napisać, czy też go macie. Oprócz tego mamy Yetiego, też bym go tutaj śmiało, myślę, zaliczył. No i czy to jeszcze jakiś będzie skinek z epickich? Uwaga, patrzymy, nie, epickich już nie mam, więc teraz tylko legendarne. Jeśli chodzi o legendarne skiny, też tutaj jakoś szału nie ma, bo w sumie żaden z nich nie jest świąteczny. A jeśli chodzi o skiny coś specjalnego, no to Walkirię możemy pamiętaj uznać, więc jak widzicie, mam bardzo mało świątecznych skinów, ale mam nadzieję, że już za niedługo trafimy sobie właśnie na przykład tego ziomka, tego na pewno sobie odblokuję, bo karnet wbije już za niedługo cały. Oprócz tego mam nadzieję, że też trafimy Christmas Future, byłoby fajnie, no i liczę na któregoś z ciastków, to już by było totalnie fajnie. Ogólnie oglądajcie odcinek od początku do końca, bo tak jak mówiłem, będzie tutaj dużo ciekawych rzeczy. Zacznijmy sobie może od tego, że nie wiem jak wy, widzowie, ale moim zdaniem mega spoko rzeczą byłoby to, żeby skiny, których nie da się już zdobyć, jak na przykład te skiny z karnetu za wcześniejsze sezony, no bo przykładowo, no, dwa sezony temu mieliśmy tam jakieś skiny już w karnecie, a jak ktoś nie kupił tego karnetu, no to nie mógł ich zdobyć, na przykład te halloweenowe. Oprócz tego taka sama sytuacja jest z tymi ostatnimi, gdzie mieliśmy tego takiego trochę El Primo, podobnego do tego El Primo z Brawl Stars, no i ziomeczka w okularach tego podstawowego. No i ich się już też nie da zdobyć. No fajne by było jednak, jakby one wróciły do sklepu i na przykład, nie wiem, dałoby się je kupić za gemy czy coś w tym stylu. Moim zdaniem byłoby to fajne, nie wiem, czy według was też byłoby to git, że powinno coś takiego wracać. Akurat mój sąsiad teraz znowu zaczął wiercić, więc przepraszam, jak ktoś tam słyszycie w to, ale mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. W ogóle mam mega mocną informację na temat świątecznych prezentów w Stumble Guysie, ale o tym zaraz wam powiem. Najpierw, widzowie, zagrajmy sobie tą piłkę nożną. Mam nadzieję, że strzela jakiegoś gola. Patrzcie, dobrze zaczynamy. Chociaż nie, też straciliśmy gola, więc jest 1-1. Ale zaraz może drugiego wsadzimy. No i w międzyczasie, mordeczki, chciałem wam powiedzieć też. W sumie to nie wiem, co chciałem powiedzieć, bo zapomniałem. Ale jestem dzbanem, naprawdę. Aha, dobra, dobra. Chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj otworzymy dużo spinów, więc też zostańcie do końca, bo będzie otwierane i mam nadzieję, że już trafię może jakiegoś nowego świątecznego skinka, albo po prostu skinka, którego nie mam, byłoby super, nie? Bo teraz co otwieram te spiny, to jakieś duplikaty mi się trafiają, no to jest trochę średnie. Też w ogóle jutro wrzucę dla was odcinek z pogromców mitów, więc jak ktoś teraz mnie ogląda i ma jeszcze jakiegoś ciekawego mita, którego chce, żeby się pojawił w jutrzejszym odcinku, to możecie tutaj napisać, bo będzie właśnie odcinek z pogromców mitów w Stumble Guysie, oczywiście najciekawsze biorę do filmu. Patrzcie, prawie mi strzeliłem gola. Dobrze, mamy 5-1, no i to będzie finał. Ej, może zrobię winka na odcinku, byłoby giga fajnie. Ten skinek w sumie nie jest taki zły, którego mam tego elfa. O, myślałem, że on jest dużo gorszy, a fajnie się nim gra, zwłaszcza na piłce nożnej. No ale dobra, widzowie, lecimy, lecimy. Możecie mi napisać też w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony świąteczny skinek właśnie, bo nie pytałem was o to, bo... O, mamy 6 gola, 6-1, ale pogrom, to będzie na pewno zwycięstwo. No, generalnie nie wiem, czy widzicie, ale teraz trochę częściej wrzucam wam odcinki na ten kanał. No, czasem nawet są one codziennie. Jako, że jest grudzień, widzowie, już za niedługo będziecie mieli wolne, będzie Wigilia i tak dalej, no to kurczę, trzeba tutaj polecieć grubo z tym kanałem, rozwijamy go, wrzucamy dużo odcinków. Mam nadzieję, że wam się to podoba, dlatego tak jak mówię, jutro też będziecie mieli film z pogromców mitów, w poniedziałek nie będzie, ale w poniedziałek będziecie mieli shortsa. Zawsze jak nie macie zwykłych odcinków, to zawsze są jakieś shortsy. Ja powiem wam, że grubego shortsa wymyśliłem i to, co w nim będzie, to będziecie w szoku. Ale to w poniedziałek się wszystkiego dowiecie. Śledźcie mój kanał z dzwoneczkiem. A ja strzelam chyba kolejnego gola. No dobra, no taka asysta trochę. Nie zdążyłem nawet. Okej, no wygraliśmy 7-2, mamy finał. Więc dobra, zanim finał nam się wylosuje, no to chciałem wam powiedzieć tą grubą rzecz, mordeczki. Uwaga, obczajcie na to. Co wy właśnie na taki pomysł, żeby
żeby dodać na święta w Stumble Guysie specjalnego spina z prezentem. No i tam mielibyśmy różne paczki prezentowe, tak jak się tutaj to prezentuje. No i generalnie na tych paczkach widzowie, w sumie w tych paczkach byłyby różne nagrody. No i na początku, gdybyśmy trafili jakąś paczkę, nie wiedzielibyśmy, co jest w środku, więc nie wiadomo, czy się cieszyć, czy smucić. A w środku mogłyby być naprawdę różne rzeczy, na przykład mnóstwo gemów, mnóstwo Stumble Coinsów. Mogłaby być też gorsza paczka, gdzie byłoby mało Stumble Coinsów, czy coś takiego. Mógłby być jakiś rzadki skin, coś specjalnego nawet. No wiecie, o co chodzi. Wszystko by mogło być w tych. Więc moim zdaniem byłaby to naprawdę bardzo fajna rzecz. No i ja czekam na coś takiego, żeby właśnie na przykład w Wigilii albo w Boże Narodzenie twórcy coś takiego dodali. I moim zdaniem bardzo by się to spodobało graczom i każdy byłby szczęśliwy. Przykładowo tutaj macie też pokazane, jakby to wyglądało, gdybyśmy trafili coś w środku, to by było też spoko. A ja tutaj serio mogę zrobić winka. Zostałem tylko ja i dwie inne osoby, w tym jeden ciasteczkowy skin, więc on może coś ogarniać. Oj, nie, proszę, nie chcę dodać. Mam nadzieję, widzowie, że to wygram. Kurczę, czy mi się uda, czy nie. Aj, ostatnia osoba. Mam finał z jakimś smokiem, który tutaj się do mnie trochę zbliżył. Niech się ode mnie odwali, bo ja się boję, że on do mnie będzie nawalał z kopa albo z piąchy. Dobra, powinienem to chyba wygrać, ziomeczki. Tutaj mam teraz spokojną miejscówę. On tam ma lekkie kłopoty, tylko w sumie dobrze się tutaj ustawił. Spadł chyba, nie. Kurczę, jaka wyrównana walka w ogóle, co jest? Gościu, wyjazd ode mnie. Nie chcę być koło ciebie, ja chcę z tobą wygrać, rozumiesz to? Odwal się, on mnie zrzuci zaraz, on mnie zrzucić chce. To jest cwaniak jeden. Jest jaka wyrównana walka, halo! Daj mi tego wina, stary, ja chcę elfikiem wygrać. Obstawiajcie mi sobie teraz w komentarzu, kto zwycięży, czy ja, czy on. Kurczę, ile tych bomb tutaj jest, coraz bardziej nas nawalają. O matko najświętsza, ja się boję, że ja zaraz dostanę. Odwal się, gościu, ode mnie. Jezu, nie, nie! A! Dobra, chyba skaczę tam. A! Albo i nie, Jezu, co tu się dzieje w ogóle? No spadaj ode mnie, gościu, wywalaj. Muszę z nim wygrać, widzowie, bo ten chłop mnie wkurza. Lecimy, lecimy, nie! No to jest pech jakiś. Dobra, dobra, jeszcze żyje. Kto teraz? Ten nie jest, on spadł! Essa, widzowie, porobiliśmy go. Za to należy się łapka w górę, kto jeszcze nie zostawił. Z góry dziękuję. A właśnie, chyba nie mówiłem, żebyście subskrybowali mój kanał. Uj, tak, już jest późno, więc pewnie nikt nie zostawi suba. Ale jakbyście mogli zostawić, byłoby super. A ja wygrałem giereczkę, mega fajnie. Aha, no i chyba mnie zaliczyły, no już się wczytuję i nie chce mi się wczytać. O co chodzi, widzowie? Też kiedyś tak mieliście, że wygraliście gierkę i nie chcę wam dać zwycięstwa? Musiałem włączyć i wyłączyć gierkę, no i pewnie teraz nie dało mi tego wina. Miałem podajże 66, no i tak, no i nie dali mi, oskamowali mnie, ale to jest bez sensu czasem w tym Stumble Guysie, takie lagi. No nic, muszę pootwierać trochę spinów na pocieszenie, dobra? Bo kurczę, trochę się wkurzyłem. Dostałem wina normalnie, a nie dali mi koronki. Ale mniejsza o to, lecimy razy 10, tak, dla tych, co oglądają do końca. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i suba i widzowie, kibicujcie, żebym trafił złotego skina, coś specjalnego kapitana Goldhearta, bo myślę, że jest szansa. To jest skin, którego jedynego mogę trafić, jeśli chodzi o skin, coś specjalne, którego nie mam, i mam nadzieję, że on dropnie, bo no jest na to spora szansa, widzowie, serio, trzymajcie kciuki i wierzę, że się uda, a i było blisko, było blisko, na razie same duplikaty, więc no troszkę słabiutko, ale wierzę w to, że jeszcze jakoś to lepiej wyjdzie i mamy legendę, nie, nawet legendy nie mamy, jeszcze chciałbym goblina trafić, jeśli chodzi o legendarne skiny, bo jego też nie mam blokowanego, myślę, że to wiecie, więc trzymajcie kciuki, widzowie, a kto dotrwał do tego momentu, niech napisze Mikołaj w komentarzu, bo my teraz trafiliśmy świętego Mikołaja. Będę wtedy wiedział, że oglądacie do końca i mamy coś specjalnego. Nie, troszkę nam niestety brakło, ale nie poddajemy się. Uwaga, teraz się wyciszam i zobaczymy, co będzie, bo to może przynieść szczęście. Ale by było. Czajcie, jakbym akurat się wyciszył i bym trafił skina specjalnego. No ale dobra, jeszcze troszkę tych spinów zostało, nawet legendy nie ma żadnej. No come on, dajcie coś lepszego. To tak być nie może, widzowie, że kurczę, tutaj nie trafimy nic fajnego, nawet żadnej legendy. Ej, no... I chyba ostatni spin teraz został, tak mi się wydaje. Czy jeszcze jakiś będzie? No pokażcie, coś ciekawego jest, legenda chociaż jedna. Co prawda ją już mam, ale no zawsze coś. Zawsze to jakaś legenda, widzowie. No nic, dobra, ostatnie na pożegnanie. Ostatnia epicka skórka, trzymajcie się, żeby coś tutaj było. No i co my tu będziemy mieli, widzowie? Proszę, dajcie tego skina, coś specjalnego, tu jest nawet spora szansa, tak? Nie, jednak nie. Jednego brakło, no szkoda. Ej, ale dobra, jak tak blisko był skin coś specjalnego, to jeszcze ostatnio. Już teraz na pewno ostatnio przysięgam. I może teraz już nam dadzą tego skina coś specjalnego. Dawać. Nie tym razem. No nic, widzowie. No to ja będę się z wami powoli żegnał. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostawcie łapkę w górę i suba, jeśli już tego nie zrobiliście. No a ja będę się z wami widział w kolejnych odcineczkach, które naprawdę będą fajne. Jutro pogromcy mitów i tak dalej, więc oglądajcie. Do zobaczonka, trzymajcie się. Hejo!